Cześć, tu Paweł z Browaru Kormoran. Tym razem witamy u nas w firmie. Jest wtorkowy poranek. Właśnie skończyliśmy śrutowanie słodów do tegorocznego Rozankę. Razem ze mną jest Paweł Morawski, tegoroczny zwycięzca w kategorii Rozankę i to piwo według jego receptury będzie można spróbować oraz browarnik Tomek, browarnik z Warmii. Aktualnie chyba pod tym, pod tą ksywą Tomasz będzie się ujawniał coraz częściej. Też nasza mała tradycja, że zawsze jeżeli ważymy piwo warmińskich chłopów, to to już chyba jest tradycja, że Tomek również jest naszym gościem. Chłopaki, więc zacznijmy od tego, czy cieszycie się, że to już jest czwarte Rozankę, drugie warmińskie, po warmińskim chłopie bosym, piwowar domowy z Olsztyna waży to piwo. Pytanie najpierw może do Tomka, bo on będzie oczywiście gadał długo, więc go wytniemy. Tomasz, czy Rozankę już jest naszą małą lokalną wizytówką? Jak najbardziej. Wydaje mi się, że nawet nie jest małą wizytówką, ale wręcz bardzo pokaźną. Szczerze mówiąc, bardzo mało regionów w Polsce ma swoje jak gdyby własne, że tak powiem, tradycyjne, lokalne piwo. Nam to przypadło akurat w udziale i cieszymy się nim. Cieszymy się czwarty raz. Bardzo się cieszymy. Tych cieszymy się jest za dużo, ale bardzo fajnie, że w tamtym roku wygrał właśnie Paweł, człowiek z Olsztyna, człowiek z Warmii, dzięki czemu to piwo będzie jeszcze bardziej warmińskie, niż by mogło być. Paweł, no i ty jesteś naszym zwycięzcą, więc w takim razie zanim przejdziemy do próbowania jednej z niewielu ostatnich flaszek oryginalnego... Jedna z czterech ostatnich butelek. Tak, więc zanim spróbujemy to zwycięskie Rozankę, które pewnie już swoje odleżało, powiedz, no jak to jest być zwycięzcą, jaki był twój pomysł na to piwo? Znaczy to piwo to był już taki dopieszczany pomysł z przed roku, gdzie też to piwo dosyć wysoko zawędrowało. No, starałem się tak na dobrą sprawę, to było piwo, które było ważone na czas zbiorów nowych zbóż, więc no już gdzieś tam w spichrzach, w stodołach zostawały resztki zbóż z poprzedniego sezonu, więc starałem się, żeby ten zasyp był no taki delikatnie mówiąc, można powiedzieć troszeczkę no taki... Z miotką jakby zamiatane z podłogi, więc tutaj jest miks słodu jęczmiennego, słodu owsianego, jest orkisz, jest też również żyto. No i to, że no, jednak chmiel może nie był jeszcze tak powszechnie używany, więc również oprócz niego są w zasypie zioła. Postawiłem tutaj głównie na no, taki kojarzącą się z latem lipę oraz rumianek, co daje, myślę, że taki fajny ziołowy aromat. No i oczywiście jałowiec, który też tutaj daje takie fajne, ziemiste, trochę leśne nuty. No właśnie, ja pamiętam, jak piłem to piwo po raz pierwszy i w mojej opinii ono spełniało wszystkie te elementy, o których mówisz. Z jednej strony taki przednówkowy charakter, trochę zbieractwa tego, co nam pozostało. Z drugiej strony bardzo wysoka sezonowość, czyli te zioła, lokalność i jałowiec, co dało piwo bardzo treściwe, tak, takie dosyć gęstawe, ale wcale nie zapychające, czyli takie, które może zgodnie z opisem stylu zarówno krzepić, jak i orzeźwiać. Tomku, a w takim razie jeszcze do ciebie. Wiele jest piw chłopskich z rodziny Saison, byśmy nazwali. My ważymy to piwo już po raz czwarty. Na początku mieliśmy atak lawendy związanej z początkiem historii i grójtem kopernikowskim. Teraz widzimy jednak, że kadyk, jałowiec przebija się i bardzo fajnie komponuje z tym piwem. Czy wskażesz na przykład, że to jałowiec jest jedną z tych nut, które zawsze w tym piwie grają? Wydaje mi się, że tak, bo patrząc na historię ważenia Rozankę w browarze Kormoran, jałowiec jak gdyby zawsze występował i wydaje mi się, że to będzie jedna z głównych cech tego piwa nie tylko teraz, ale także i w przyszłości, podczas kolejnych ważeń, podczas kolejnych konkursów warmińskich piwowarów domowych, dzięki czemu, no mówię, to będzie tak rozpoznawalny Rozankę chyba, oprócz oczywiście tych wszystkich innych dodatków, które w tym piwie się znajdą, bo tak jak Paweł powiedział, jest to jak gdyby ważone na sam koniec tego sezonu piwowarskiego, nawet domowego, co chciałem powiedzieć. No i to jest jakby taka, może nieładnie to zabrzmi, ale taka piwowarska, warmińska bajaderka.
Troszeczkę tak, zwłaszcza, że no, co roku te składniki mogą się zmieniać, no bo co roku coś innego zostało, coś bardziej obrodziło, czegoś więcej zostało w spichrzu i to się po prostu, to można było wykorzystać. Dobra, chłopaki, ostatnia flaszka, kto ma otwieracz? Ja mam. Paweł ma ostatnią butelkę, ja mam szklankę. Nie wyszło. I zanim jeszcze spróbujemy, Paweł, takie pytanie, które wypada mi zadać. Ważyłeś to piwo w domu, jak mówiłeś, pochlebne opinie za pierwszym razem powodowały, że postanowiłeś to piwo tylko udoskonalić, a dzisiaj o 7 rano uczestniczyłeś już w śrutowaniu. Powiedz, jaki jest przeskok między robieniem tego w domu, a robieniem tego w browarze? Czy jałowiec, który gniotłeś w moździerzu, a tutaj 5 kg za każdym razem, to jest jednak szokująca różnica? Nie, no to jest, różnica jest straszna. Na pewno na filmie będzie widać, że mi się trochę ręka trzęsła przy nalewaniu piwa. No to z tego powodu, że właśnie przez dłuższą chwilę takim ciężarkiem była do obciążania chmielu w tanku gniotłem ten jałowiec. No, Jak wygląda różnica w skali? No, u mnie słody zajęłyby w wiatrze mniej miejsca niż tutaj jałowiec, który jest tylko do fazy zacierania dodawany. Jeszcze drugie tyle będzie później do gotowania. Także jak pierwszy raz zobaczyłem rozpiskę już przeskalowanej receptury na warunki browaru, no tutaj Kormoran, no to ja zrobiłem wielkie oczy po prostu, bo ilość dla piwowara domowego jest szokująca. Tutaj, bo jak dobrze pamiętam, ponad tona surowców. Tak, ale ja mówię, zawsze najlepiej wygląda to, jak przychodzi na przykład rumianek w ilości worka. Dobrze, ale też z drugiej strony, mimo tego przeskalowania, trzeba by powiedzieć, że jest wiele elementów z piwowarstwa domowego dostępne, bo planujemy, aby już za miesiąc, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, piwo było dostępne, tak jakbyśmy chcieli, żeby było świeże w prostanku, a zobaczmy, jak wygląda to piwo, które jest tą zwycięską recepturą. Tak pamiętając to piwo sprzed, no to muszę przyznać, że te butelki leżały nieruszane przez kilka miesięcy. No pół roku temu był finał konkursu. I w zasadzie od tamtej pory, no może wypiłem jedną butelkę tego piwa. Nie straciło ze swojego charakteru za specjalnie dużo. No myślę, że chyba bardziej został wyeksponowany w tej chwili jałowiec właśnie. Właśnie, to ja powiem tylko tyle, że naprawdę, każdego roku Rozankę to jest dla mnie wielka przygoda, a tegoroczne Rozankę było dla mnie olbrzymim zaskoczeniem, takim bardzo pozytywnym, bo to jest właśnie takie piwo, którego ja się spodziewam. Piwo niskoalkoholowe, tak, bo 3% uzyskamy, tak zakładamy, ale piwo bardzo, bardzo solidne i bardzo fajnie komponujące się ten element ziołowy z ziemistością tego jałowca, taką, nie wiem, delikatną mięsnością, taką kojarzoną bardzo często z kiełbasianością, ale to jest właśnie ten element, który pojawia się w tej treściwości. No cóż możemy powiedzieć, no bardzo się cieszymy, że jesteś naszym gościem. Mamy nadzieję, że razem z pierwszymi dniami wiosny piwo pojawi się tuż przed Wielkanocą, więc myślę też, że będzie doskonałą odskocznią od suto zastawionego stołu. Zapraszamy do stawania w kolejnych edycjach konkursu, warmińskiego konkursu piw domowych. Mamy nadzieję, że kolejnym zwycięzcą może będzie nawet browarnik Tomek, skoro już tyle razy się tutaj pojawia i rozpoczyna ważenia w olsztyńskich browarach, więc może i to Rozankę będzie okazją, żeby pojawił się u nas już nie tylko jako gość, ale również jako gość piwowar.
No być może tak się stanie, chociaż prędzej siwe włosy mi wyrosną na głowie, niż ja ten konkurs wygram. Jakkolwiek, no mówię, chciałbym powrócić jeszcze do tego, że do samego tematu Rosankę. Otóż chyba wszyscy tutaj wiemy, że akurat w portfolio Browaru Kormoran jest to najbardziej warmińskie piwo i można powiedzieć, że wyznacznikiem jak gdyby Kormorana nie są te wszystkie sztosy typu Imperium Prunum, Barlow Sorbus, a właśnie chyba Rosankę. A my wracamy do ważenia, bo zacieranie w toku, a wszystkich naszych widzów chciałem uspokoić, że jeżeli browarnik Tomek ma osiwieć, jeżeli wygra Rosankę, to zwycięstwo Pawła z jego fryzurą chyba nie ma nic wspólnego. Do zobaczenia.